Znajdujemy się na wystawie z przeszłości geologicznej Ziemi, która opowiada historię naszej planety, począwszy od jej narodzin aż do czasów współczesnych. Ziemia od początku swojego istnienia nieustannie zmienia swoje oblicze. W wyniku procesów zachodzących na jej powierzchni oraz w jej wnętrzu zmieniał się zasięg lądów i mórz, przebieg łańcuchów górskich, rozkład obszarów aktywności wulkanicznej i sejsmicznej. Zmianom podlegały także klimat i świat organiczny. Najstarsze skamieniałości strukturalne mikroorganizmów, sinic i bakterii datowane są na niemal 3,5 miliarda lat i znaleziono je w Australii Zachodniej oraz w Afryce Południowej. Najstarsze skamieniałości zwierząt morskich znaleziono w Kazachstanie w skałach datowanych na około 770 milionów lat. Około 541 milionów lat temu rozpoczął się jeden z najważniejszych, a zarazem najbardziej tajemniczych epizodów w historii życia na Ziemi, określany mianem kambryjskiej eksplozji życia. Skamieniałości jako dokumenty z przeszłości Ziemi dostarczają informacji o wyglądzie i ewolucji form życia z minionych epok. Odgrywają też ważną rolę w odtwarzaniu rozmieszczenia dawnych mórz i lądów, w analizie zmian klimatycznych, a także w ustalaniu następstwa warstw skalnych. Podstawową rolę w tych ustaleniach odgrywają skamieniałości przewodnie. Ciekawym aspektem ewolucji jest historia kręgowców morskich. Wielokrotnie w dziejach tej grupy pojawiały się prawdziwe morskie potwory, takie jak dewońskie ryby pancerne lub największy znany rekin Carcharocles megalodon, który osiągał prawie 20 metrów długości, a żył zaledwie kilka milionów lat temu. Na terenie Polski także można znaleźć prawdziwe paleontologiczne skarby. Przykładem tego są niewątpliwie skamieniałości z unikatowego na skalę światową stanowiska w Łukowie. Jednym z najciekawszych geologicznie obszarów Europy jest region Gór Świętokrzyskich. Jego długa i burzliwa historia udokumentowana jest w warstwach skał widocznych w niezliczonych odsłonięciach, zarówno naturalnych, jak i w kamieniołomach.